Zaszum nam Polsko, jak husarskie skrzydło, co strwożą wroga, a w nas ducha wzniosą. I niech w chorągwiach matka nasza czuwa nad zagonami ponad krwawą rosą. Zaszum nam Polsko nad Wilnem, nad Lwowem, ponad Wołyniem, gdzie wstają upiory. Zaszum nam Polsko nad katyńskim lasem, gdzie odprawiamy codziennie nieszpory. Katyń. Miejsce przez 70 lat wymazywane z polskiej historii. Nie udało się go jednak wymazać z polskiej świadomości i polskich serc. Dziś o tej okrutnej stalinowskiej zbrodni na polskich oficerach mówi się pełnym głosem. Aby upowszechnić ten fakt wśród młodzieży, od 8 lat organizowany jest konkurs Prawda i Kłamstwo o Katyniu. Jego pomysłodawczynią i inicjatorką jest kiedyś poseł, dziś eurodeputowana pani Jadwiga Wiśniewska. Jak pani udało się zainteresować młodzież trudnym tematem katyńskim i w ten sposób poszerzać wiedzę o katyńskim ludobójstwie? Dobre pytanie, pani redaktor, bo rzeczywiście ja dopiero dzisiaj się zastanawiam, jak to mi się udało, że w ciągu tych 8 lat 1956 prac zgłoszono do konkursu. Sama jestem tym zachwycona i zaskoczona, mogłabym powiedzieć. Ale każdy rok pokazuje, że mamy rzeczywiście piękną młodzież, młodzież zainteresowaną, młodzież, która chce być obecna, młodzież, która chce poznawać i chce sama docierać do źródeł historycznych. Bo przecież do tej pory Katynia nie ma w podręcznikach szkolnych i w podstawie programowej. Przed nami rzeczywiście duże wyzwanie. Musimy zmienić podstawę programową i uzupełnić nie tylko o Katyń, ale o Wołyń i inne równie bolesne daty, tak aby ta historia była rzeczywiście rzetelna i uczciwa. Jak to się stało? Musiałabym sięgnąć, pani redaktor, do 2009 roku, bo historia mojego konkursu ma związek właśnie ze zmianą podstawy programowej, bo wtedy, to w 2009 roku, proponowano ograniczenie jeszcze większe nauczania historii i ja postanowiłam ten fragment historii katyński ochronić, ponieważ zbliżała się 70. rocznica zbrodni katyńskiej. Postanowiłam, że będę organizowała konkurs Prawda i Kłamstwo o Katyniu. Niech młodzi ludzie sami zmierzą się z tym tematem, niech napiszą pracę. I zwróciłam się wtedy do pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego o patronat. A Lech Kaczyński, prezydent ówczesny Rzeczypospolitej, zawsze mówił o nowoczesnym patriotyzmie, patriotyzmie jutra, wpatrzonym w przyszłość, ale pamiętającym o przeszłości. I z radością ten patronat przyjął, a ja pojechałam 10 kwietnia pięknym pociągiem z rodzinami katyńskimi, z Polską Orkiestrą Wojskową, z harcerzami do Katynia. Pojechałam pociągiem i byłam tam pierwszy raz na tej katyńskiej ziemi 10 kwietnia 2010 roku. Ilu młodych ludzi udało się pani dotąd zmobilizować do udziału w tym bądź co bądź niełatwym konkursie? 1956 uczniów w ciągu 8 lat wzięło udział w tym konkursie. A więc mogę powiedzieć, że żeśmy bogato posiali całe województwo śląskie. Gdybyśmy popatrzyli na mapę mojego konkursu, to prace były od Cieszyna przez Bielsko, Katowice, Zabrze, Gliwice, Częstochowe, Krzepice, Koniec, całe województwo śląskie. Czy współczesna młodzież ma wiedzę na temat zbrodni katyńskiej? Myślę, że coraz większą. Kiedy ja przymierzałam się do tego konkursu, zrobiłam badania i z tych badań wyszło, że niewielki procent młodzieży wie, kto jest odpowiedzialny za zbrodnię katyńską. Dzisiaj ta świadomość, jeśli chodzi o Katyń, jest większa. Dlatego, że 10 kwietnia 2010 roku cały świat usłyszał o Katyniu.
w wyniku tragedii smoleńskiej, także młodzież już teraz wie więcej na pewno, ale te prace, które młodzi ludzie zgłaszają do konkursu, są wyjątkowe choćby przez to, że bardzo często są świadectwem losów przodków tej młodzieży, która opisuje, dokumentuje bolesną historię często swojej rodziny. W pierwszym liceum ogólnokształcącym w Bytomiu odbyła się finałowa uroczystość. Są laureaci, no i są oczywiście nagrody. A laureatami w kategorii szkół gimnazjalnych zostają trzecie miejsce Julia Kasprzycka, gimnazjum nr 4 księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tychach, Stefania Szczepańczyk, gimnazjum nr 5 z oddziałami integracyjnymi imienia Roberta Szumana w Myszkowie. Drugie miejsce Maja Zygmunt, gimnazjum nr 1 Tadeusza Kościuszki w Zawierciu. I pierwsze miejsce Oliwia Baczewska, ogólnokształcąca szkoła baletowa w Bytomiu. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych trzecie miejsce zajmuje Konrad Gałysa, drugi liceum ogólnokształcące Emilii Plater w Sosnowcu. Drugie miejsce Dawid Korzec, zespół szkół imienia Kochanowskiego w Częstochowie. I pierwsze miejsce Sebastian Macherat. Pragnę powiadomić Państwa, że laureaci w kategorii klas gimnazjalnych wyjadą na wyjazd studyjny do Brukseli. Pod koniec czerwca będzie to kilkudniowy pobyt w Belgii. Będą mieli okazję zwiedzić również i Gandawę, i Brugię. Tak więc bardzo serdecznie Państwu gratuluję i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że napisaliście tak piękne, tak wspaniałe prace. Brawa dla Państwa! Czy Katyń był obecny na lekcjach historii w Waszych szkołach? Niestety nie było wiedzy na temat Katynia, ale mam nadzieję, że się to zmieni, bo młodzi powinni znać historię o Katyniu. U mnie w szkole natomiast był on obecny. Mieliśmy organizowane na przykład w bibliotece szkolnej różne wystawy, dzięki którym można było się dużo dowiedzieć. Między innymi z tych wystaw wzięłam informacje do swojej pracy. Mam nadzieję, że inni uczniowie w całej Polsce będą mieć okazję, by mieć takie ciekawe lekcje jak ja. Jeśli mam mówić za moją szkołę, to muszę powiedzieć, że literatura na temat Katynia i całej tej tragedii, która wydarzyła się wtedy, jest całkiem obszerna. W mojej bibliotece osobiście figuruje bardzo wiele pozycji na ten temat. No i podczas czytania jednej z książek pod tytułem Katyń, tło historyczne, dokumenty i fakty, natrafiłem na pewien malutki fragment tej historii, a mianowicie historia pewnego pojazdu, którym transportowano więźniów z Gniezdowa do Lasów Katyńskich. Zwie się on Czarny Woron, czyli Czarny Kruk, ale literatura o nim praktycznie nie wspomina. Ciężko w ogóle znaleźć osobę, która słyszała właśnie o tym, a kiedyś, dawno temu, kiedy ta tragedia miała miejsce, ludzie, słysząc o tym pojeździe, zamierali ze strachu. Czy mieliście do wglądu materiały o waszych bohaterach? Czy wasze prace to czysta literacka fikcja? Nie do końca są czystą literacką fikcją, ponieważ czytałam niedawno książkę, nazywała się chyba Droga ku niepodległości, gdzie były właśnie urywki z gazet przeróżnych, nie tylko polskich. I właśnie postanowiłam, że tak samo napiszę
tylko że o Katyniu, żeby zainteresować czytelnika, żeby nie musiał czytać całego długiego artykułu, tylko najważniejsze fragmenty, co sądzili o tym Rosjanie, co Polacy, co sądzą teraz, co na to Ameryka. I po prostu mam nadzieję, że udało mi się zrealizować mój cel. Mnie zainspirował film Andrzeja Wajdy Katyń. Tam było dokładnie pokazane relacje matki z synem i postanowiłam właśnie, że napiszę list od syna do matki, kiedy on już umarł i patrzy na wszystko z góry. Czy po waszym sukcesie wasi koledzy ze szkoły zainteresują się kolejnymi edycjami konkursu? Jak sądzicie? Myślę, że my wszyscy zachęcimy naszych kolegów i koleżanki, ponieważ dużo się dowiedzieliśmy pisząc tą pracę. Uważam, że bardzo się rozwinęłam w kierunku historycznym. Sama uwielbiam historię i mam nadzieję, że moi znajomi również zainteresują się tym tematem i za rok też napiszą swoje prace. Młodzież pierwszego liceum ogólnokształcącego w Bytomiu przygotowała montaż literacko-muzyczny o Katyniu. Popatrzmy i posłuchajmy, jak wyglądał Katyń w ich wyobraźni. Skreślam dziś do ciebie kilka słów, chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów. Piszę dziś do ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już, kochanie, na mnie czas. Nocą wciąż te same miewam sny. Piękną panną młodą jesteś w nich. Synek pewnie urósł, za mnie przytul go. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. O. Trudniej odejść stąd. Jak się czujesz, mamo? Czy twój instynkt obudził cię w niespokojną noc? Będziesz mogła mnie pochować? Godny tego jestem? Czy jedyne, co ci pozostanie, to paciorek za duże czyśćcowe? Dowiesz się prawdy, mamo? Nie daj się zwieść. 40. rok, rosyjski jest Katyń. Powoli już znikam, mamo, pod ziemią. Znajdą nas, czy puszczą w niepamięć? Znikam, mamo, choć nie chcę. Prawdziwe ludobójstwo, tylko nie mów tego na głos. Zakopali już wszystkich. Już nie ma po nas śladu. Ostatnie słowa modlitw wiszą jeszcze w powietrzu. Jak to się stało, mamo, że się tu znalazłem? Ja chcę żyć. Nie pozwól innym zapomnieć. A jak Katyń wyglądał w pamięci świadków tej zbrodni? Popatrzmy na fragment programu, jaki zrealizowałam z nieżyjącym już wieloletnim kapelanem rodzin katyńskim, księdzem prałatem Zdzisławem Peszkowskim, więźniem, który ocalał, aby głosić prawdę. Ciągle przypominam sobie miejsce w Jednoje, właściwie w Twerze, gdzie co noc, 250 było zamordowanych jednym strzałem w tył głowie. I jakaś dziwna rzecz. Oni zażądali nie tylko związania rąk z tyłu, ale do ust pakowali albo troty, albo wapno, bo bali się usłyszeć to ostatnie słowo człowieka,
który z tego świata przechodzi do drugiego świata. Będę do końca życia pamiętał i za to nieustannie Bogu dziękował, że mogę wziąć udział w ekshumacji. Miałem stółę i każde wejście wdowy śmierci było jako kapłan. Każdą czaszkę dotykałem nie czymś innym, tylko różańcem, który mi Ojciec Święty dał. Polak mi dał. I każde uderzenie to śmiertelne, to tam był zawsze ten krzyżyk jego różańca i najserdeczniejsza modlitwa. Panie Jezu, daj mi niebo. Bogu dziękuję ciągle i nieustannie, że mogłem pochylić się nad raną mojego narodu. Konkurs Prawda i Kłamstwo o Katyniu to nie jedyny turniej literacko-historyczny, jaki zainicjowała pani Jadwiga Wiśniewska. Od 2 lat organizuje pani także konkurs Żołnierze Wyklęci, Niezłomni Bohaterowie. Ja kocham młodzież i lubię z młodzieżą współpracować. Z zawodu jestem nauczycielem. 20 lat pracowałam w szkole. Potem przez 10 lat byłam członkiem Komisji Sejmowej Edukacji i ten nauczycielski chyba nerw w sobie po prostu mam. Kontakt z młodymi ludźmi jest naprawdę świetny i to, że młodzi ludzie chcą znać historię ojczyzny, swojej ojczyzny, że chcą docierać do faktów historycznych, to jest niezwykle pasjonujące, bo i jeden pani redaktor, i drugi konkurs opiera się na docieraniu samodzielnym do źródeł, a więc to nie jest na zasadzie kopiuj i wklej gdzieś znalezione w internecie, troszeczkę zmienione, wklejone do pracy. To są naprawdę bardzo często osobiste poszukiwania zarówno ofiar tragedii katyńskiej, jak i żołnierzy niezłomnych, wyklętych bohaterów. Stawia pani zatem na patriotyzm i odkłamywanie polskiej historii. To pani polityczny program? To jeden z moich wielu celów, ale akurat ta część mojej działalności daje mi ogromną satysfakcję i bardzo dużą radość i bardzo wielką wdzięczność czuję do tych młodych ludzi, którzy zechcieli nad tymi bolesnymi, bardzo trudnymi tematami się pochylić. Też dziękuję bardzo nauczycielom, którym chce się chcieć. A przecież nie musieliby brać udziału w takich konkursach, bo to są konkursy bardzo wymagające. Nie ma za wielu materiałów źródłowych. Konkurs jest pod patronatem naukowym Instytutu Pamięci Narodowej, a więc ten walor naukowy, historyczny, literacki. Okazuje się, że mamy świetną, zdolną, interesującą młodzież, inteligentną, taką, której po prostu chce się chcieć. I ja często powtarzam na rozstrzygnięciach tych konkursów, że nawet gdyby im mówili, że nie warto, to oni nigdy nie popłyną, ci młodzi ludzie w tym głównym nurcie, tylko będą pytać i sami dociekać prawdy. Zatem wyznaczyła pani sobie szczytną misję, oby się powiodła. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Telewizji Katowice za 8-letni patronat medialny nad tą inicjatywą, bo przecież pani redaktor, to nasze wspólne dzieło. Także wszystkim współpracującym z Telewizji Katowice bardzo dziękuję, bo to pokazuje, jak ważna jest telewizja publiczna, jak ważna jest misyjność i czemu, po co nam ta telewizja tak naprawdę jest potrzebna. Również po to, żeby o tej trudnej, bolesnej historii mówić i żeby pokazywać, że młodzi ludzie chcą wiedzieć, z jakiego narodu wyrastają.